kończy, no. Ja mam bekę przecież, wiesz o tym. Sylwia mnie zna na tyle, że ona wie, jaka jestem. Ja ją będę zawsze szanować, nawet że ona mnie nie kocha. Bo ona mnie nie kocha, ale ja ją szanuję. Ja ją lubię. Ja ją będę lubić, bo ona jest moja. Lubię ją. Szczególnie jak się śmieje. Dzisiaj się śmiała na transmisji, jak była. Tak opowiadała o mnie, a ja jechałam. Tak słodko było. Mówiła, że Ania jest chora. Zostawcie ją w spokoju. A wiesz, jak to mnie zabudował. Zróbcie. Po prostu poczułam od niej miłość. Chciałabym, żeby wróciła. Te nasze rozmowy. Przy telefonie, przy kamerce. Na Messengera. Jak siedzieliśmy razem. Jak ona mówiła, Aniu, będzie dobrze. To mnie podnoszało na dupę. Ona jest jak moja mama. Będę ją przepraszać do końca życia. Niech to trwa nawet miesiąc, nawet dwa. Ona chce, żeby się odezwało, normalnie było. Ja mogę wszystko zrobić. Była jedna, jedyna osoba, która ze mną się spotkała i normalnie rozmawiała. Muszę teraz chyba leki wziąć, bo mnie czepię znowu. Wszędzie, nawet na tym nowym numerze. Nie będę wzięła. Nawet nie mogę sama napisać, że przepraszam.